Podobno 26% właścicieli mieszkań doświadcza nieterminowych płatności od najemców albo wręcz zadłużeń. Że podobno średnie zadłużenie na badanej próbce przez jeden z większych portali na rynku nieruchomości w Polsce sięga średnio 20 tysięcy złotych na jednego najemcę. Tak samo 24% właścicieli doświadcza zniszczeń w swoich mieszkaniach. Jak to jest u nas i jak to robić dobrze, opowiem Ci w tym filmie. Cześć, nazywam się Robert Jarczyński i od 2012 roku jestem zawodowym inwestorem na rynku nieruchomości, a dzisiaj zajmuję się budową portfeli mieszkań na wynajem dla inwestorów. Chciałbym pogadać dzisiaj o najmie w takim kontekście, czy on jest pasywny, czy nie. A później przejdę do tych liczb, które zapowiedziałem na początku. Przede wszystkim wielu inwestorów w Polsce, tych, których, których znam, mówimy o, o inwestorach, którzy w jakiś sposób się edukowali, mieli oczekiwania co do, co do najmu, aby zrobić z tego no, pasywny dochód, aby móc z tego zbudować dobre zabezpieczenie na emeryturę, no to Wiele z osób, które poznałem na swojej drodze, inspirowanych było książkami Roberta Kiesakiego. Osoby, które napisała książkę Biedny Ojciec, Bogaty Ojciec, czy też na odwrót, czy jakoś tak, ale wiemy o co chodzi. Autor tej, 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 tej całej serii książek przedstawiał taką koncepcję, że najem nieruchomości jest kompletnie pasywnym dochodem. Jak gdyby argumentując w ten sposób, kupujesz nieruchomość, wynajmujesz, ona potem się dalej sama wynajmuje, nic w sumie przy tym nie musisz robić i że niezależnie od Twojego czasu będziesz dostawać pieniądze na konto. Tak w dużym skrócie. I tego typu twierdzenia, z taką niezachwianą pewnością siebie, wypowiadają na różnych szkoleniach czy na różnych konferencjach z rynku nieruchomości ludzie, którzy nie mają kompletnie o tym pojęcia. W sensie naczytali trochę książek, mają trochę teorii i powtarzają tego typu rzeczy, że to jest takie proste i tak dalej. I powiem dobrą wiadomość. Zdarza się, że to rzeczywiście tak jest. Znam kilka osób, które nie wiem od 10 czy 12, 13 lat mają nieruchomości na wynajem i przez te 13 lat, myślę teraz o jednej takiej osobie, tam w sumie miała trzech różnych najemców przez 13 lat. Problemów które, które jak gdyby tam w związku z tym najmem były doświadczane, one były nikłe. Okej, okay, tam najemca trzeba poprawić coś po najemcy, trzeba mu to wynająć, czasem trzeba coś rozliczyć, ale właściwie tego było prawie zero. Bardzo dobrze, pasywny dochód. No, nie można nazwać, że ktoś bardzo pracuje za te pieniądze, jeżeli poświęca średnio rocznie, nie wiem, 10 godzin na, na obsługę danego mieszkania. No to, no to, co to jest? To jest mniej niż godzina miesięcznie, tak? Na no to, żeby. No to, no to ta, naprawdę, co to jest? To jest tyle, żeby sprawdzić przelewy, wystawić ogłoszenie, odebrać parę telefonów, pokazać mieszkanie, raz na parę lat wynająć, podpisać umowę i w zasadzie tyle, tyle nie? I znam takie osoby, które kompletnie po amatorsku działając, z małej skali, mają dwa, trzy mieszkania i w ten sposób to ogarniają. Natomiast ja bym to powiedział, że to jest ogromne szczęście, a może ogromna jakoś umiejętność do ludzi. Która eliminuje problemy, bo to nie jest powtarzalne w takiej skali. A mówię dlatego, bo sam w swoim własnym portfelu mam kilkudziesięciu najemców, a równocześnie obsługujemy dużo większą liczbę najemców. I moje zdanie dzisiaj jest takie, że wszystkie rzeczy w tych mieszkaniach się kiedyś wydarzą. To jest tylko kwestia czasu i statystyki. No bo, na przykład, 10% najemców w ciągu roku rotuje u nas od wielu lat. Czy to dużo? No, to jest taki standard, tak? Powiedzmy mówiąc, wydajmy na liczbie 100. Mamy 100 najemców, czyli około 10 się przeprowadzi. I co roku to jest około 10%. Z tych 100 najemców, około 50 zostanie u nas, a 50 pójdzie gdzie indziej. W dużym skrócie. Jeżeli zostanie 30, to coś zrobiliśmy źle w tym sezonie. Jeżeli zostanie 60, to coś zrobiliśmy dobrze. Stąd. Jak gdyby działanie tak zupełnie bez przygotowania, jeżeli nie ma problemów, to bym nazwał wielkim szczęściem, bo równocześnie możesz wylosować takich najemców, że będziesz mieć bardzo poważne kłopoty i trzeba będzie inaczej reagować. I tutaj doświadczenia dla ludzi są różne. I jeżeli poczytasz sobie jakieś pora internetowe, czy blogi, czy, czy jakiekolwiek filmy na ten temat, czy wszystkie jakieś programy typu: Uwaga, jak ludzie przez 10 lat tam okupują jakieś mieszkanie, się nie chcą wyprowadzić i. Inne rzeczy, no to według mnie nie wynika to ze złej woli właściciela, czyli to z braku umiejętności pewnych, no bo jak to najczęściej przebiega? To przebiega w ten sposób, że ktoś komuś nie płaci po wynajęciu mieszkania, po czym ta osoba idzie do prawnika, prawnik myśląc zupełnie tak jak gdyby tak kategoriami prawnymi, czyli tak jak prawnik typu, no tak, ale teraz trzeba dać wezwanie, po wezwaniu to sprawa do sądu, a potem to eksmisja, bajery, dwa lata to wszystko trwa, a dwa lata ktoś ci nie płaci. A na końcu pokazuje się, okazuje się, że jest niewypłacalny i co? I go przez dwa lata finansujesz. To nie jest karalne, jeżeli to ktoś w miarę z głową zrobi i może tak sobie się przebujać ileś lat, nic nikomu prawie nie płacąc. To jest to czyste złodziejstwo i czyste oszustwo. I teraz, jak się przed tym uchronić, to powiem za chwilę, ale pozwólcie, że... Yy, Gdyby zatrzymam się w tym miejscu i, i opowiem o, o tym, jak to zrobić, czy, albo czy ten najem jest faktycznie pasywny. Przede wszystkim e, od razu powiem, to, że mało pracujesz przy jednym mieszkaniu średnio, wcale nie znaczy, że ten najem jest pasywny. E, wręcz przeciwnie. E, najem nieruchomości. Należy również w swojej głowie przynajmniej traktować profesjonalnie, to znaczy traktować jak biznes od samego początku. A nie tak, a, mamy takie mieszkanie po babci, tam mieszkający studenci, mamy z tego tam półtora tysiąca miesięcznie. Słyszałem od niektórych znajomych takie stwierdzenia. No i tak naprawdę osoby, które wypowiadały to zdanie, kompletnie nie znały wartości swojego mieszkania, dochodowości, którą mogły zrobić, bo gdyby tylko miały tę wiedzę, to Uważam, że rozwiązanie, które mi powiedzieli o tym a 1500 miesięcznie, czyli 18 tysięcy rocznie. Prawdopodobnie wydali, jakby mieli tego typu wiedzę, co, co ja, albo chociaż połowę tej wiedzy, to wiedzieliby, że należy to mieszkanie wyremontować, zrobić na odpowiedni standard. Wynająć w odpowiedni sposób, tak, żeby to samo mieszkanie nie generowało półtora miesiąca, tylko za 4 tysiące miesięcznie i to już jest 50 tysięcy rocznie. No właśnie, więc. To są straty, które takie osoby nieświadomie ponoszą cały czas. I teraz, i to jest pewnego rodzaju problem, bo jeżeli ktoś myśli, a ten najem jest taki pasywny i tak dalej, okej, okay, on być może jest pasywny, jeżeli robisz coś bardzo źle albo masz super tanio wynajęte i marnujesz ogromny potencjał. Więc może zacznijmy od tego, że ten najem, który ma być taki pasywny, jeżeli robisz to samodzielnie jako właściciel, to co tak naprawdę musisz wykonywać? Okay? Jakie są Twoje obowiązki, które faktycznie musisz wykonywać? Więc jeżeli masz takie mieszkanie, no to oprócz tego, że tam trzeba je wyremontować, wyposażyć i tak dalej, to trzeba, jak już jest wszystko gotowe po remoncie, wystawić ogłoszenie. Potem na to ogłoszenie odpowiadać, pokazywać to mieszkanie, wynająć, podpisać umowę. Tam jeszcze do tego ogłoszenia trzeba zrobić zdjęcia, home staging najlepiej, czyli taki makijaż dla mieszkania. Trzeba jakąś umowę sobie znaleźć. Jak znajdziesz taką umowę od pośrednika, który na najmie się kompletnie nie zna na zarządzaniu Najmem to biada Ci, mówiąc w skrócie, to źle się to skończy. Jeżeli weźmiesz od zarządcy nieruchomości, który również się na tym nie zna, jestem w stanie to zagwarantować i mogę się kłócić publicznie, że większość zarządców nieruchomości nie ma za grosz pojęcia o zarządzaniu najmem. Jestem w stanie to na twardo udowodnić. Niech ktokolwiek podniesie rękawice, jestem ciekaw. Dalej, umowa, którą musisz mieć, musi być tak powiem, dobrze przygotowana mamy także później przeprowadzać kontrolę jakości tego mieszkania, w sensie czy nie ma uszkodzeń. Raz na jakiś czas tam trzeba pójść, zobaczyć, czy jak się komuś mieszka, czy wszystko jest w porządku. Czy ten najemca, mimo że płaci, znam jakieś myliny nie zrobił, czy, nie wiem, agencji towarzyskiej tam nie prowadzi, czy cokolwiek innego. Czy rzeczywiście mieszka tam osoba, która miała mieszkać, a nie pięciu Ukraińców, czy dziesięciu. To nawet nie chodzi o Ukraińców, rzuciłem sobie luźno. Czy pięć osób, nie wiem... Indii, czy, czy jakichkolwiek innych, ale takich, które nie są narodowości polskiej i które tam ewidentnie bardziej koczują niż stricte używają dobrze Twojego mieszkania. Tak samo, trzeba tych najemców weryfikować, trzeba sprawdzać, czy, czy wszystko jest dobrze rozliczane, czy nie ma żadnych problemów zgłoszeń na policję. Trzeba także sprawdzać, czy, czy ten najemca nie narobił żadnych zadłużeń, czy jeżeli miał płacić czynsz, to on go płaci, czy płaci za jakiś prąd, gaz, wodę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czy nie robił szkód różnych, czy tam woda nie cieknie, czy żeby nie było tak, że po roku odbierasz lokal, bo tam Ciebie rok nie było, a tutaj po prostu 500 uszkodzeń. Zdarzyło nam się tak, że w nowoczesnym mieszkaniu, w którym mieszkał jeden najemca e, przez 3 miesiące dokonał pamiętam, 54 zniszczeń. Po, e, po trzech miesiącach e, jego umowa się skończyła, bo to było tak, że e, w takim momencie roku podpisano pod, umowę, że umowa była tylko na 3 miesiące i nie mogliśmy uwierzyć, że takie coś w ogóle się mogło wydarzyć. Na szczęście mieliśmy na ten temat zabezpieczenia i nie straciliśmy na tym pieniędzy, ale takie coś też się wydarzyło. Ehm, dalej, jeżeli ktoś nie płaci, no to indykacja mm, miękka, twarda, wszelkie sprawy do sądu. Jeżeli są zgłoszenia, że coś się popsuło, że coś cieknie, to wszystkie wymiany, poprawki, wszelkie awarie, słuchajnego, że coś się może wydarzyć. 24 grudnia. Czy 31 grudnia, godzina 23, zalewamy sąsiadów, czy jakoś tak. Albo kibel się zapchał, przepraszam za to słowo, ale... No i proszę to załatwić, panie właścicielu, będziesz teraz złotą rączką. Więc jeżeli ktoś myśli, myśli, że to jest takie pasywne, to część może oczywiście na najemcę przerzucić, ale, ale części nie. No, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, dochodzi do jakiegoś uszkodzenia mechanicznego w ścianie, za które najemca nie odpowiada, tylko odpowiada właściciel. Tak samo często zarządcy nie chcą gadać w budynku z najemcą, tylko chcą gadać z właścicielem, więc ten najem, jeżeli udało się przez ileś lat pasywnie, to ok, ale uwierzcie mi, to pasywne nie jest. I teraz, jeżeli wszystko jest dobrze, to jest dobrze. Jeżeli coś się sypnie, no to te kłopoty i koszty mogą być ogromne. Stąd, aby zarządzać samemu, trzeba mieć wiedzę. Nie farta, znaczy farta może też, ale żeby to było w sposób powtarzalny, to trzeba mieć wiedzę. A jeżeli tej wiedzy nie masz, to lepiej jest to zlecić firmie, która weźmie za to procent. I kiedy ja zaczynałem inwestowanie w nieruchomości, od początku chciałem zlecić takie zarządzanie firmie. I wtedy na rynku była tylko jedna znana firma do zarządzania Najmem, która dostała ode mnie wypowiedzenie po trzech miesiącach, bo robili to po prostu w sposób dla mnie karygodny. Ja sam byłem w stanie zrobić pewne rzeczy znacznie lepiej i szybciej. I bez błędów, niż tak jak oni robili, po prostu z nich zrezygnowałem. I to jest także powód, dla którego dzisiaj sam jestem właścicielem takiej firmy do zarządzania. No ale pozwólcie, że teraz powiem, jak gdyby co daje sam fakt, że przekażesz swoje mieszkanie, które masz, w takiej profesjonalnej firmie. Jak gdyby ja nie namawiam, żebyś oglądając ten film przekazywał to nam, bo prawdopodobnie nie przyjmiemy twojego mieszkania na wynajem, bo my obsługujemy inwestorów, którzy... Kupują u nas mieszkania, remontują i na końcu im zarządzamy, tak? czyli budujemy im całe portfele. A jeżeli to, to masz takie mieszkanie, które chcesz komuś oddać, no to, no to z całą pewnością są firmy na rynku, które w sposób konkurencyjny mogą tym zarządzać. Aczkolwiek w tym filmie chciałem jeszcze powiedzieć, jak tam firmę znaleźć, ale o tym za chwilę. Więc mm, pozwólcie, że przytoczę kilka statystyk. Z, z naszej jakby kariery dziesięcioletniej, yy, które są także argumentami za tym, dlaczego należy korzystać z firm do zarządzania najmem. Przede wszystkim, kiedy był COVID, czy dalej jest, ale kiedy była ta ogromna panika w roku 2020, gdzie były lockdowny, ludzie nie, nie wychodzili z domów i tak dalej, no to yy, różne wiadomości były, i czy to w internecie, czy w telewizji, że, że najem runął, ludzie bankrutują i tak dalej. Powiem Wam, że również się przestraszyłem. No, bo jednak człowiek nie wie co się wydarzy, ten strach o tym o kurczę. Też się obawiałem w marcu i w kwietniu i w maju 2020. Co się wydarzy, jeżeli mi połowa najemców się wyprowadzi i zerwie umowy? No to mielibyśmy poważne kłopoty. No bo jednak najem jest dosyć dużym, dużą częścią naszego portfela. Natomiast skończyło się na najgorszym sezonie w historii, mieliśmy uwaga, posłuchajcie, w skali co do dnia, co do każdego apartamentu, każdego pokoju, każdego mieszkania, mieliśmy 11% pustostanu 11%. Innymi słowy, jeżeli miesiąc, ma, jeżeli rok ma 12 miesięcy, czyli jeżeli te 12 miesięcy stanowi 100% najmu, a myśmy, czyli jeden miesiąc stanowiłby 8,5%. Przemnożcie sobie 8,5% przez 12, no to trochę mniej wyjdzie akurat. Tam 8,3, tak? No bo 83 razy 10, 8,3 razy 10 to jest 83. I jeszcze 8,3 8 razy 2 wyjdzie tam 16,6, czyli wyjdzie 99,6. Czyli 8,3% to jest jeden miesiąc. Czyli myśmy tak jakby mieli półtorej miesiąca pustostanu. Tak możemy to przyjąć w najgorszym sezonie w historii. Takim, że gorszego nie było. A standardowo, jeżeli nie mamy 100% najmu, to coś jest nie tak. Albo z ofertą, albo z osobą, która to wynajmuje, albo z mieszkaniem. I są właściwie tylko trzy możliwości. Stąd nasz najlepszy sezon, znowu, to było 103% najmu. Czyli mieliśmy nie tylko pełne oburzenie, ale mieliśmy zakontraktowane i zapłacone 103% planu finansowego, który przyłożyliśmy. Czy po prostu zdarzyło się to dlatego, dlatego, że jeżeli robisz to profesjonalnie, masz na czas oznaczony, masz na, umowy na czas oznaczony, i jeżeli ktoś ma na przykład na 12 miesięcy i wyprowadzi się po 11 miesiącach, to i tak za ten 12 miesiąc musi zapłacić. No, i kiedy zdarzały się takie sytuacje, no to po prostu w ciągu, na opłaconym czasie, znajdowaliśmy kolejną osobę, która płaciła, i to powodowało overbookingi, tak zwane, czyli mieliśmy dodatkowy dochód. Stąd rok w rok należy przyjąć, że mamy praktycznie 100% oburzenia. Jeżeli doliczymy te overbookingi, to bardzo często zdarza się, że mamy 100% lub więcej planu finansowego, które mieliśmy założone. Czyli jeżeli taka firma. Takiej firmie zlecisz zarządzanie, oni od siebie wezmą 15, 17 czy 20% zarządzanie, a znowu ze statystyk rządowych wynika i bankowych, że średni czas pustostanu na rynku to jest 3 miesiące. Czyli jeżeli 1 miesiąc to jest 8,3%, 2 miesiące to jest 16,6%, to 3 miesiące to jest 24,9%, czyli 25% masz, jak gdyby. Jako właściciel mieszkań na wynajem średnio pustostanu w Polsce, jeżeli sam się tym zajmujesz, ty może masz lepiej. Są ci, co mają gorzej, średnio 25%, prawie. Plus to, co na początku mówiłem, 26% właścicieli mieszkań doświadcza problemów z, terminowo z terminowością płatności i 24% właścicieli mieszkań doświadczało problemów ze zniszczeniami. Mieszkań, z dewastacją dalej. Także kaucja nie starczała na pokrycie zniszczeń. Stąd firma do zarządzania najem, której zapłacisz pieniądze, po pierwsze zapewni ci święty spokój, jeżeli to jest dobra firma, po drugie ograniczy ilość pustostanów i zrobi to lepiej, szybciej i taniej samo wynajęcie niż ty to zrobisz sobie, samemu zbuduje ci plan finansowy na najem nieruchomości. Wszelkie awarie, wszelkie poprawki, wszelka obsługa, wszelki kontakt z najemcą, to ta osoba poświęca, czas czy ta firma poświęca w taki sposób, że ty dostajesz tylko pieniądze na konto. Więc większość inwestorów, którzy z nami pracują, jako nasi klienci, mają obowiązek skontrolować raport, który dostają, ewentualnie wyjaśnimy niejasności, gdyby cokolwiek było wątpliwe, i mają obowiązek zapłacić podatki. Jeżeli tak wynika z ich strategii podatkowej, my podatków za nich nie zapłacimy. Więc um, no wiem, że są właściciele tacy, którzy czasem za, zaczynają przeglądać te raporty z lekkim opóźnieniem. I ostatnio jeden z takich właścicieli po trzech latach stwierdził, że ma pytanie. Rozumiecie, trzy lata tego nie sprawdzał. Zaczął to wreszcie sprawdzać sobie, usiadł forpan i zaczął sprawdzać trzy lata wstecz, bo on nie rozumiał pewnych transakcji, pewnych płatności. Już nikt tego nie pamiętał, nikt nie był w stanie mu tego odpowiedzieć. Ale to pokazało, tak się uśmieliśmy trochę, jak bardzo to może być pasywne. Tak, pieniądze wpływają na konto, mniej więcej tyle co wynikało z planu finansowego. Wszystko się właściwie zgadza. I oczywiście to nie zawsze jest tak kolorowo. Są takie mieszkania, które no, mają kłopoty, tak, czyli nie zawsze da się z różnego powodu takie coś wynająć, bo jest po prostu. No. Niektórzy właściciele nie dadzą sobie do, do. po prostu przemówić do rozsądku, tylko się upierają, dlatego w zdecydowanie większości, ktoś kto ma wiedzę, to z nim się dobrze pracuje. Ktoś kto tej wiedzy nie ma, to się źle z nim pracuje. No i teraz, przyjmijmy, że y, pytasz się mnie, drogi Robercie, mam mieszkanie na wynajem i nie wiem co z nim zrobić. Robić to samodzielnie, czy wydać, stracić w firmie? To odpowiedziałem Ci tak, jeżeli chcesz robić to samodzielnie, ok. Y, możesz to robić, ale pod jednym warunkiem. Musisz mieć jakąś wiedzę na ten temat. Ja to nazywam takim prawem jazdy do zarządzania swoim mieszkaniem. To nie znaczy, że musisz robić licencję zarządcy. Absolutnie nie. Zacząłbym od jakichś książek dotyczących właśnie zarządzania najmem. Jest kilka takich książek na rynku, bodajże trzy czy cztery. Być może jakieś jeden czy dwa kursy na ten temat, które też nie są drogie ale y, 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 jak gdyby największy problem jest taki, że spora część ludzi myśli sobie e tam, po co mi to potrzebne, przecież to jest proste. Wręcz przeciwnie. Diabeł tkwi w szczegółach. I y, powiem wam tak, na ten moment mamy, po 10 latach działania, mamy około 60 tysięcy złotych nierozliczonych wpływów od najemców. 60 tysięcy złotych przez 10 lat. Z czego jeden najemca wygenerował nam 30 tysięcy złotych, dlatego że w covid nie dało się go eksmitować. Więc, no, no, słuchajcie, przy kilkuset najemcach, przy płatnościach za jedno mieszkanie średnio, powiedzmy, że 1500 tysiąca złotych, no to, no to mamy wręcz... Ułamek tego, no, tak bym sobie nazwał, że te 60 tysięcy to jest w granicach błędu statystycznego. W kontekście, że to jednak są milionowe obroty w takiej spółce z tego, z tego najmu, która tym się zajmuje. Więc to jest raczej wyznacznik jakości, jak dobrze się to robi. Na pewno da się to robić lepiej. Gdyby nie, absolutnie nie mówię, że moja firma jest najlepsza. Tego absolutnie nie chcę powiedzieć. Na pewno wiele rzeczy da się zrobić lepiej. Chcę tylko powiedzieć, że jak ktoś to robi profesjonalnie, to jest przygotowany, ma narzędzia. Aby, aby się po prostu dobrze tym zająć i na pewno lepiej niż Ty jako amator. Stąd, jeżeli chcesz to zrobić samodzielnie, proszę wyedukuj się w różny sposób. Zajmie to trochę czasu, ale zaoszczędzi Ci mnóstwa pieniędzy, tak faktycznie, które tracisz, zostawiasz na stole i, i po prostu one sobie uciekają. Tak jakby uciekały z Twojego portfela i to jest bardzo, bardzo źle. I jestem w stanie Ci zagwarantować, że do jakiegokolwiek prawnika nie pójdziesz, nie wymyślić takiej umowy, którą posługują się firmy do zarządzania najmem, profesjonalne firmy, po różnych szkoleniach, dlatego że tam są różnego typu lifehacki wynikające z praktyki. Nasza umowa co rok dostaje kilka nowych zapisów, bo do głowy by Ci nie przyszło, że ktoś może taki patent wymyślić. Nie wiem, jeden z moich ulubionych zapisów, który mieliśmy w umowie, jest zakaz trzymania broni w mieszkaniu, nie? w życiu bym nie wymyślił, że w zasadzie może być tego typu rozwiązanie, tak? Tam jest ileś różnych innych zapisów, które też wydają się zabawne, no ale wynikały z doświadczenia, bo coś się kiedyś wydarzyło i okazało się, że... I tych rzeczy sobie nie wymyślisz. Stąd, jeżeli masz czas, energię i, i tak naprawdę masz wiedzę, to możesz to robić samodzielnie. Tylko problem z zajmowaniem się samodzielnie jest to, że ludzie głównie mają taką motywację, że zajmą się sami, bo chcą oszczędzić pieniądze, bo nie chcą wydać, ale jak gdyby przez to mają dziurawą kieszeń. Czyli powiedzmy, oszczędzają te 20% w skali roku na tym zarządzaniu, ale tracą dobre 30-40%, na tym że robią to nieprofesjonalnie. Innymi słowy, zajmuje im to czas, nerwy, uwagę, wszystko i jeszcze na tym tracą, więc to jest skrajna głupota. Tylko, że chodzi o to, że tego nie widać. To jest tak jak spalenie papierosów. Reklamy wszędzie na świecie, czy na każdej paczce papierosów są, palenie zabija. A jednak ludzie palą i mówią, no, psz, jakoś już palę te 30 lat, jeszcze mnie nie zabiło, nie? E, A przecież wiemy, że tak w sumie jest. I tu jest właściwie tak samo, tak jak z tym paleniem, nie? Wynajmowanie mieszkania samodzielnie, bez edukacji, <laughs> przepala ci grubą kasę. Nerwy, czas i jest to skrajna głupota. Ale że ludzie tego nie widzą, dalej to robią. Oczywiście, jak ktoś robi to dobrze, super, niech robi to dobrze samodzielnie. Znam takie osoby, które są na tyle ogarnięte, mają czas, mają energię, chcą się tym zająć, plus mogą to robić, super. Ale znam jeszcze więcej takich ludzi, którzy kategorycznie nie powinni się tym zajmować. No i teraz, jeżeli zlecasz w firmie, to jak to należy robić? Nie jakiejś tam firmie, by sobie wylosujemy, znajdziemy, aha, aha, jedna, cena, jedna firma bierze 5%, druga 10%, trzecia 15%, czwarta 20%. To którą bierzemy, no co? 5%, albo o, tą w środku 10%. Zakres oferty tych firm może być zupełnie różny, poziom ich usług może być zupełnie różny, wielkość tej firmy może być zupełnie różna. Są firmy, które są tak naprawdę pośrednikami na tym rynku i zarządzają dodatkowo mieszkaniami, tak, jako taki bonus. Oni po prostu zarabiają na tym, że najemca płaci im prowizję, że oni im znajdą fajnego, fajne mieszkanie. I właściciel im płaci tylko grosiki, żeby się tego nazywało tam na pokrycie jakiś kosztów. Taka firma generalnie jest pośrednikiem i ona reprezentuje właściwie najemcę. Są zupełnie inne firmy, które reprezentują właściciela i one wtedy nie biorą prowizji od najemcy, reprezentują właściciela, jego, o jego, dbają o jego majątek i tak dalej. Wtedy liczą większe pieniądze, ale też bardziej dbają o jego dochody. Stąd stąd jak gdyby trzeba mieć wiedzę, żeby umieć to rozróżnić. Więc jeżeli chcesz to zlecić firmie, również proszę, zdobądź wiedzę na ten temat. Jeżeli masz takie mieszkanie na wynajem, warto by było się doedukować w swoim, o swoim majątku, bo ten majątek może być dla Ciebie kurą znoszącą złote jaja przez całe Twoje życie i przez życie Twoich dzieci, czy w ogóle Twojej rodziny, tak? I, I przez yy, gdyby czas, kiedy będziesz przez całe swoje, twoje życie takie mieszkanie, jego wartość może się kilka spłacić, i potem przekażesz swoim yy, potomkom, im również się będzie, że tak powiem, spłacać. I będzie to gdyby rezydualny, wieczny dochód dla, dodatkowy w waszej, yy, waszej rodzinie, albo może być też wiecznym utrapieniem. I tak samo w kontekście dochodowości, zaraz o tym powiem. Ale w każdym razie, jeżeli taką firmę znajdziesz, to też musisz wiedzieć, za co jej płacisz, kto to wynajmuje, w jaki sposób, na długi termin, na krótki termin, kogo reprezentuje. Czy biorą pieniądze od najemców, czy biorą pieniądze od ciebie głównie. W sytuacji konfliktowej, dla kogo reprezentują, właściciela nieruchomości czy najemce. No i musisz także mieć wiedzę, jak kontrolować taką firmę. Dlatego, że no, mamy różnych właścicieli, z którymi mieliśmy okazję współpracować. Są takie osoby, do których się przez pół roku nie jesteś w stanie dodzwonić. Z różnych powodów. Czasem ktoś jest za bardzo zapracowany, a czasem ktoś jeździ sobie po świecie i po prostu jest niedostępny. Po prostu. A są takie osoby, które w każdym miesiącu biorą telefon i będą dwie godziny chciały, żeby wyjaśnić, dlaczego się wzięła różnica trzech groszy na fakturze, jak tam jest jakiś, jakiś niuans. Co po prostu marnuje czas na zwyczajnie świecie. Są takie osoby i to też jest źle. W każdym razie, a propos dochodowości. Kilkokrotnie powiedziałem na moim kanale, że wynajmujemy nieruchomości w Łodzi między 50 a 110 tysięcy, 110 złotych z metra w centrum Łodzi, w apartamentowcach, w kamienicach, w blokach, w różnych, w różnych rodzajach nieruchomości. I w momencie, kiedy słuchają mnie czasem zarządcy, który do mnie kilku zarządców napisało, czy pośrednicy, czy różni właściciele mieszkań, mówią: Jak to jest możliwe? Przecież ja za 20 złotych wynajmuję, za 25, a ty mówisz jakieś 50 do 100 w ogóle bajki, mówisz: Aha, czyli najem krótkoterminowy masz? Nie. Mówię o stawkach przynajmniej długoterminowym w mieszkaniach na poziomie bezobsługowym. Znaczy, tak to nazywamy, bo te wszystkie rzeczy, które powiedziałem, typu ogłoszenia e, i tak dalej, no to e, bezobsługowym mam na myśli, to, że zostaje coś wynajęte, a potem masz tylko bieżącą obsługę. Mamy to ułożone w ten sposób, że jedna osoba w biurze jest w stanie obsłużyć 110 najemców, kiedy wszystko jest wynajęte. No to wydaje mi się, że jest to dość dużo w ciągu roku. Stąd, jeżeli coś robisz dobrze, to jestem w stanie Ci, myślę, pokazać czy nauczyć, albo też udowodnić, chociaż nie będę się tą wiedzą dzielił za darmo i publicznie, w jaki sposób zrobić to, żeby. Wynajmować mieszkania, które nie są w standardzie ultra premium, żeby wynajmować między 50 a 110 zł z metra. Takie stawki mamy w kilku mieszkaniach, mówię nawet 110 zł. Mieszkania mamy też mieszkania, które wynajmujemy za 25, 27 zł z metra, ale to są takie, które są kompletnie do remontu i po prostu, że tak powiem, akurat mieszkania, które wymieniłem, należą do mnie. Bo czekają, że tak powiem, na generalny remont w całej części budynku, i nie, nie mogę sobie jednego lokalu wyremontować. Stąd jest to na zasadzie, to jest taka przechowalnia, to jest tanio, to jest bardzo tanio. Tak? Więc, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, a, mamy mieszkanie we Wrocławiu, tam 60 metrów, wynajmujemy kilku studentów, dostajemy 1,5 tysiąca i mamy spokój. No to informujecie, że jeżeli wynajmiesz sobie to za jakieś 75 zł z metra, no to przejdź sobie 60 zł razy 75 zł z metra to wyjdzie 4,5 tysiąca złotych miesięcznie, przychodu minus koszty, na no z trójkę na czysto, 3,5 zostanie, a nie 1,5 tysiąca. Eee, no i ponieważ nieruchomości nie liczy się w skali miesiąca, tylko w skali roku, no to 1,5 do 2 tysięcy miesięcznie straty to w skali roku to jest między 18 a 24 tysiące, czyli samochód ci ucieka. Bo sobie nie dopilnowałeś rocznie, co rok równowartość samochodu. I gra z mieszkaniami to jest gra długoterminowa, która, no, która, którą trzeba dopilnować odpowiednio, aby pozbyć się pustostanów i wykorzystać każdy moment, każdy czas, każdy niuans na to, aby na tych mieszkaniach dobrze zarobić. No i teraz są osoby takie, które wynajmują studentom. I mówią, no jak, wynajmuję od października do czerwca. A co robisz? Yy, yy, lipiec, sierpień, wrzesień. No, tam za połowę ceny wynajmu 70-80% i tak dalej. No okej, okay. ale to wszystko jest błędne. Jeżeli to dobrze zrobisz, to powinno być 100% całe 12 miesięcy. A nie w ten sposób. Nawet dzisiaj miałem okazję rozmawiać z jedną taką pośredniczką, która zajmuje się zarządzaniem najmem i powiedziała mi coś takiego. Twierdząc, że jest to oczywiście profesjonalne. W mojej opinii nie jest. Albo jest to zdezaktualizowana, drugoligowa wiedza. Tak mówiąc w skrócie, tak się nie robi można ten wynik bardzo poprawić. I mimo, że ktoś powie, a radzę sobie, bo trzy miesiące mam 70%, to i tak to jest przynajmniej jeden czynsz straty, czyli ten nasz najgorszy sezon, typu 11%, o którym powiedziałem, wydala się w tej firmie co rok i ta osoba tego nie widzi. Tak po prostu. Może dlatego, że nie do końca reprezentuje właściciela. Okej, okay. dość, że tak powiem, już osobistych wycieczek. Mam nadzieję, że przedstawiłem Ci ten problem z prawej, z lewej strony, z góry, z dół, tak żeby, żebyś mniej więcej miał wyobrażenie, czy miała wyobrażenie, jak to wygląda. Jak należy się do tego przygotować, jak należy do tego podejść. Dziękuję Ci uprzejmie za uwagę. Zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli chcesz komuś wysłać ten film, bo uważasz, że na tym skorzysta, będę Ci uprzejmie wdzięczny. Jeżeli chcesz kogoś zdenerwować wysyłając ten film, <gryw> również zapraszam. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Robert Jarczyński. Żyj znajmu.